Ostatni dzień w Afryce, proszę państwa. Musimy go wykorzystać porządnie. Już więcej nie będzie, kochani, niestety. A będzie to naprawdę hardkorowy dzień. Czeka nas bardzo trudna przeprawa, hardkorowe skakanie do wody i wiele innych dzikich zwierząt. Sami zobaczcie, jak się do tego przygotowywaliśmy. To wygląda tak, że idziemy, a potem schodzimy wodospadami. Nie. Everyone needs a dry bag because there's water everywhere. And your bag is gonna have to go into the water. You cannot swim with a bag above your head. In other words, you can't escape the water. There's no way you can escape the water. Pytałyśmy z dziewczynami, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień i mówili nam, to taki zwykły hiking, luźny, a teraz chłopaki zakładają pianki do pływania, pakują rzeczy, jakieś liny biorą i tak dalej, więc... Ja pierdziela, się stresuję. Widzieliście, że ziomal ma też dwie maczety? Co? Ja, dziewczyny, zostaję z wami. Ale kaski, ma ziomal kaski. Twierdziłem, że nie będę ryzykował, bolą mnie plecy, jestem spalony, spuchnięty, mam pół ryja spuchnięte, wszystko mnie boli, więc wolę tego nie ryzykować, nie psuć innym zabawy i po prostu nie marudzić po drodze, zostać tutaj. My jesteśmy udaną drużyną, ta kontuzję kolana, jeden ma skontuzjowane plecy, boi się wody, co mają ataki paniki i trzech chłopów, którzy w sumie są git, ale teraz poszli strać ze stresa. I dwóch giga koksu. Dwóch giga czadów, którzy w ogóle się nie boją. Bartek Kubicki mówi, że się nie boi, zapamiętajcie to teraz. Ja obiecaj mi tylko, że nic nie zrobisz, dobra? Nie mogę ci tego obiecać, ale postaram się. Patrzcie tutaj, te zwierzęta możemy spotkać dzisiaj. Na przykład dziki kot. Dzielimy się na dwie grupy, tą damską, gdzie my z dziewczynami idziemy z Kairenem i z Mortalciem. I druga grupa, która bardziej hardkorowo podchodzi do dzisiejszego hikingu, ale powiem wam szczerze, że też idzie z nami Kairen, jakby powoduje, że ja się czuję zdecydowanie lepiej, bezpieczniej. Słuchaj, ci sapy za mną. Masz leki na Fausty? W ogóle nie pomyślałam o tym, żeby wziąć leki na astmę ze sobą w tym momencie. No to mamy problem. Do you have some space for us? Thanks. Kochani, chłopaki znowu zostawili nas z tyłu, ale to nic, bo rozpoczynamy ten hiking. Yes! My sobie tutaj spokojnie na chillu z tyłu, ale mamy dla was dobrą informację i bardzo ważną informację, bo jeżeli jesteście spragnieni nadal naszych afrykańskich przygód, to zapraszamy na Kanal Plus Online, ponieważ tam już dzisiaj pojawia się pierwszy dodatkowy odcinek, a drugi pojawi się już jutro. A oprócz tego na Kanal Plus Online znajdziecie również inne produkcje, które możecie obejrzeć sobie przy okazji oglądania naszego finału. A link do wszystkiego macie oczywiście w opisie, także wbijajcie. A my nadganiamy. Słyszysz to? Woda. To się nazywa Dolina Samobójców i może nazwa bierze się właśnie z tego koloru, który przypomina krew takiej zeschniętej krwi. I szczerze powiedziawszy, nie za bardzo chcę skakać do czegoś takiego. Naprawdę. Jest mi ciężko. Hard work. Jestem blisko płaczu. Szczerze, nienawidzę hajków, ale kocham skakać do wody, tylko dlatego idę. Zrobię sobie przerwę na coś do picia, bo powiem wam widzowie, że suszy mnie bardzo. Ja nie zwalniam z tempa, stwierdziłam, że muszę chodzić i nie zatrzymywać się na razie, bo dla mnie najważniejsza jest teraz walka z własną psychiką i pokonywanie tych słabości swoich. Ciężko mi jest teraz, myślę, że przez to, że wiecie, intensywność tego wyjazdu, 12 dni coś nagrywaliśmy cały czas, tempo było bardzo szybkie, że już po prostu jestem zmęczona. Ja mam już dość. How far away to get to the point? Ah, not too far. How long? I'll say about half an hour. No, maybe less. To jest przerąbane naprawdę. 2-3 kilo, to przecież mieliśmy szczęścić w jedną stronę. What the fuck? I w połowie drogi. Tutaj Kuba bardzo jest kochany i wziął ode mnie plecak. I powiem wam, że teraz czuję się jak nowo narodzona. O, patrzcie, jesteśmy już blisko. To jest właśnie to, tam gdzie się udajemy, czyli Suicide George. Let me know. Dobra, wszyscy refren. Go like this. Już nie boli lewe kolano, fest. Dobra, to jest już moment, w którym zaczynam mi się płakać. Mam już dość. Woli mam dość, nigdy więcej. Kolejny krok. Ale nie chcę. Już nowych blisk, kiedy na pupęka kolano. Tak dobrze się czułem, Ramo. Dotarliśmy do miejsca, gdzie płynie naprawdę czysta woda. Mam wrażenie, że jakbym spróbował tej wody, to jakbym lizał zardzewiałą kotwicę. Tak. To, że ta woda jest w takim kolorze, nie będzie nam pomagało przy skakaniu, nie, bo zawsze będziesz miał z tyłu głowy, a co jak właśnie tu będzie kamień? No to widzę! A czemu ty masz mokre stopy? Ej, patrz, jak ma skarpetki mokre! Ślizgnęłam się z kamienia.
mogę tutaj być? Ja się poddałam. Tutaj rozdzielamy się z dziewczynami. Tak jest. Mika z mokrą skarpetką będzie szła sobie teraz, a my kierujemy się w stronę wodospadu. Czyli nasza właściwa przygoda się dopiero rozpoczyna. Zobaczymy, z jakiej wysokości uda mi się skoczyć, ale trochę się boję skakania. Ale wiesz, czego się nie boję? Kanal Plus Online, na których dzisiaj i jutro zobaczycie dwa dodatkowe, nowe materiały z naszego finału, dlatego was serdecznie zapraszamy. Link w opisie i my lecimy. 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 Jak tak zaczniemy spinać, to tak sobie zdaję sprawę, że to będzie hardkorowa jednak. Hardkorowa jednak. To będzie hardkor. Widzieliście, jaki będzie najwyższy stop? Jaki? 14. 14 metrów. Ja nie skaczę z 14, ja też. Mówię. Słychać wodę, kochani. To wodospad. Skakanie do wodospadu może się skończyć śmiercią lub połamanym kręgosłupem. Ale na pewno dobrą zabawą. Może powinienem był zostać z dziewczynami, tak jak Patryk. O, ale tu jest oaza, już to widzę. What? No! Gdzie jest zjeżdżalnia? Tutaj! Ale zarąbista! Szczerze, ja jestem obsrany tej zjeżdżalni. Ja jestem podjarany, w szach pierwszy! Mi normalnie zbieracze puszczają z emocji. Jest to trochę szalone. Pan powiedział, że tam od połowy, gdzie woda jakby się rozlewa na małe rzeczki, stamtąd wyskakuje się i już lecisz. A wiecie, że z góry to będzie wyglądało 3 razy gorzej? Tak, wiem! To będzie świetne przeżycie i wspomnienia. Chodźcie. Wydaje mi się, że dzisiaj nie sikamy w pianę, tylko niezła kupa leci w pianę dzisiaj. Ja na przykład jestem osobą, która nie potrafi czerpać satysfakcji chyba z takich rzeczy. Ej, to jest straszny fest jednak! Jest ze koty, który skacze z 12-10 metrów po prostu taką saltem. On się boi zjechać z tego. 3, 2, jadę! O Jezu! Ale kozak! O, to gol! Ej, to było strasznie straszne jednak. Oh shit, that is so scary, okej. Ale stąd! Ej, jeszcze raz! Ale było straszne! Ej, w ogóle mnie nic nie boli, w ogóle zarąbiście! Najlepsza zjeżdżałem, jaki zjeżdżałem! Piona! Mega kozak! Laka! Dobra, teraz wy chłopacz! So good! Nie ma opcji ogólnie. Wy lubicie takie rzeczy po prostu, jak wiesz, my... o co chodzi? Panowie, żyje się tylko raz! Dawajcie, chodź na górę i zastanów... O, już nie przesadzaj! Jest cieplu! Ojej! Ui, no jajka! To jest akurat trochę piknik. Za dużo schadzio czasu. Panu Billy! Let's go! Jedź, żoma jedzie na brzuchu! Walną, walną, walną! Ja po prostu poskaczę z wysokości. Wolę to chyba niż to. Ja myślę, że to samo powiesz na skakaniu z wysokości. Możliwe. Zobacz, jak pięknie to wygląda, Swayze. Nie chcesz mieć tutaj zjazdu nagranego? Chyba nie. Chodzę na górę. Tylko zobaczyć, jak to wygląda z góry. 3, 2, 1. Zarąbiście! Dobra, panowie, widzimy się na dole. Oni są niespełna rozumu, ci ludzie. Dawaj, świeży! Ja w ciebie głęboko wierzę i szczerze chcę ci powiedzieć, że jesteś moim przyjacielem. Ale jak nie zjedziesz, to nie będziesz. Dobra, nie zjeżdżam. Dobra, dupcam tam chyba. Dupcać? Dupcam, nie jadę. No wiesz, podjąłem decyzję. To dawaj, świeży! Muszę się najpierw wysikać w majtki. No nie musisz, na dole się sikasz, no. Sikam, właśnie sikam. Faktycznie, zostało... zesikał się teraz na stojąco. To ja robię, ten wyciek. Dawaj, świeży! Co robisz? Zgrzewa przed zjazdem ze zjeżdżalni. 3, 2, 1! Jechało! Ała! Zbiłem dupę! A jak szybko! Ogólnie
Mega gumno! Ale fajnie, nie? Fajnie. Ale właśnie prędkość tego psa raz, nie jest za szybko. Nie jest, nie zatyka, to nie jest zatyka. Najważniejsze. Kochani, czy wy widzicie, co to jest? To jest nasz bus i doszliśmy już w końcu 12 czy 13 kilometrów dalej. No powiem wam, że to było wymagające, było ciężko. Nie czuję nic! A co jest taka nowonarodzona? Ja po prostu zobaczyłam busa i stwierdziłam, to jest naprawdę coś, co sprawia szczęście. Jak już widziałam, że jesteśmy blisko, to naprawdę wskoczyła mi temperatura. Jak się czujecie? Dobrze! Lepiej się schodziło niż wchodziło, wiadomo. Poszedł napompowany, trochę kolana nadupcają, ale jest gdzie. Właśnie jesteśmy przy pierwszym naszym miejscu, w którym będziemy skakać razem z całym staffem, bagażami, plecakami. So what's the plan with the bag? Nie lubię takich rzeczy chyba. Dzisiaj się dowiedziałem czegoś nowego o sobie. Ale jestem rozdygotany. Boisz się? Strasznie. Ale nawet stąd, gdzie pani? Nawet stąd, gdzie pani. Okej, lecę. Adios. Zarąbiście. Dobra, moja kolej. Dawaj świetnie jak ja. Ej, no ryje mnie, to dobra. 3, 4, 3. Ładnie! To jest okropne uczucie. Nie no, chłopaki, co to by były za skoki z takiej wysokości? Trzeba sobie skoczyć wyżej, żeby adrenalin skoczyć. 3, 2, 1. Dobre. Dobre. O, syna Greci! Bardzo mi się tu podoba. Mimo tego, że jest mega zimno i strasznie, to zarobiście. I dojechaliśmy już do hotelu. Jest to, słuchajcie, nasz ostatni nocleg na tym wyjeździe i nasz ostatni hotel. I wiecie co? Najbardziej luksusowy z tego, co widzę. Ej, to jest naprawdę dobry hotel, ale fajnie, że w ostatni dzień mamy taki komfort, nie? Bardzo nowoczesny. Mega przyjemnie, fajnie, że będziemy mogli się wyspać jeszcze przed jutrzejszym lotem. Ej, widoczek na morze. Co jest grane? Luksusowo się czuję, fest, nie przywykłam do takiego czegoś. You step there, and you step in there, and you step on the tree. I'm gonna show you what to do. Teraz się utrudniło troszkę. Będziemy schodzić po mniej więcej powierzchni, po której zjeżdżaliśmy. Wyobraźcie sobie, jak wygląda tutaj praca operatora. Jest to niesamowicie hardkorowe, żeby cały sprzęt, który nie jest w ogóle wodoodporny, jest bardzo, bardzo drogi, przenieść takimi drogami. Mój mózg przez chwilę przestał jakby dostrzegać to, że ta woda jest brązowa i zaczęła wydawać mi się normalna. Tu jest spokojnie, tu jest spoko, tu jest chill. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie jest zimno. A ja co, sobie na bosaka idę normalnie? A tu? Co, ktoś kawę zaparzył? Tutaj. Jakby powinieneś tu sobie zrobić zdjęcie z filiżanką. Dajesz radę, Sylwuś? Daję. Sytuacja bez wyjścia kostek, trzeba wejść do strakowody. Trzeba wejść do strakowody. Wcale nie wskakiwaliśmy przed chwilą do niej. Ale ta jest gazowana. Ale gazowana strakowoda. Co, ty będziesz skakał? No trzeba, ale nie chcę. Nie mam ochoty wchodzić kostek, do strakowody. Ja bym to zrobił w 2 sekundy. Ja mam za krótkie nogi. Jaki piki. Wow. Dobra. Dawaj kamerę, patrz to. Cyk. Kostek! Drugą, kamera! Trzeba to rozbujać! Łap! A nie, zepsujesz mikrofon! Podaj mu to ręką! Zepsuję zabawę! Lepszy jeden mikrofon plus... No, trzymaj szybciej! Wyświetlenia! Nie gadaj! Srakowoda! Sylwek w srakowodzie! Tutaj jest ekstremalne wow! Chłopie, spadłem właśnie! Spadłem, ale przeżyłem! Ogólnie mamy plan, żeby jak oni wrócą do hotelu, to żeby zrobić im jakąś taką niespodziankę mini. Ale nie byle jaką, yes. Ponieważ związaną oczywiście z finałem naszego Gen Z. 11 minut stąd jest sklep, więc myślę, że tam kupimy balony, może jakieś duperele, jakieś ozdoby i po prostu wieczorem sobie spędzimy taki czas imprezowy razem. Taka
No w sumie można powiedzieć, że organizujemy imprezkę w hotelu w RK. Tak. No dawaj Karol. Wow. Holy. Już myślałem, że leży w kamieniach. Oj. Kubunia. Bo ja jestem za niski! Mega mnie to jara, że robimy takie niebezpieczne rzeczy. Jest to jakby najlepszy wypad na tym wyjeździe. Strasznie się jaram. Jaki kozak! Jesteś kozakiem! Ojciec poleciał! Ale kamera! Nawet pasek jest suchy! Ty oddany operator! Ja pierdzielę! To jakby to, co robimy teraz, jest fest niebezpieczne i porąbane. Jakby mega się jaram i mam nadzieję, że kiedyś będę robił takie rzeczy na swoim kanale. Dobra, mamy tutaj kolejny skok. Słuchajcie, tu jest duży, wysoki stąd. Albo trzeba zejść. Ja skaczę. We need the rope now, I think. Put the camera in the dry bag as well. Okay, guys, let's pack the equipment. A on chce, żebyśmy tak pływali, tym do góry po prostu, wiesz, bo wtedy się nie zamoczy nic. Ej, trzeba się ruszać, bo będzie coraz zimno. Coraz zimno, jest ciemno. Generalnie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie z Kanią na zakupach i będziemy próbować szukać czegoś, żeby dekorować pokój. I w sumie nie wiemy, czego się spodziewać, bo na razie wygląda jak mały sklep w Afryce, jak na razie. Tak, jak mały centrum handlowe i jesteśmy trochę takie, że ogólnie chłopcy są skomplikowani, bo na przykład ja bym dostała kwiaty i bym była mega zadowolona, to jest najlepsza niespodzianka. A im trzeba kupować balony, a idźcie wszyscy. Kania, kupmy im jeszcze trudne. Kochani, podzieliliśmy się na dwie grupy. My jesteśmy na zakupach i musimy przygotować niespodziankę. Ale od nas też jest niespodzianka dla was. Na Kanal Plus Online, tak, słuchajcie, jest. Gdzie dostępne są dwa specjalne, dodatkowe odcinki z naszej serii finałowej tutaj z Afryki. Także koniecznie podajcie w link, który znajduje się w opisie. I jeden z tych odcinków to jest fajna seria, którą bardzo lubicie, czyli Bingo. Więc no warto tam wejść na pewno. Ale na Kanal Plus oprócz naszej serii finałowej znajdziecie także dużo fajnych filmów, seriali, a nawet i koncertów. Tak jest. Także wpadajcie, link znajdziecie w opisie i życzymy wam miłego oglądania. Kochani, we are after the shopping. Robimy po prostu chłopakom imprezę. Troszkę w stylu świątecznym, bo zbliżają się już święta, więc były takie rzeczy. A resztę zobaczycie, co przygotowały się w pokoju, więc dawajcie z nami. Slay. Oj, zimno jest to. Zimno fest, no, chłopie, jakby... Ogólnie jest mega lipa. Stopy bolą mnie coraz bardziej. Jest mi ciężko. How long do you think? How much more? Far? Not even a quarter of the way. What? Pan mówi, że nawet nie ma ćwiartki drogi jeszcze nie ma. No to nieźle. Ogólnie jakby porąbana przygoda. Patrz tą dziurę, myślisz, że jak głęboka jest. That's sick, yeah, that's cool. That's cool jump. Scary as hell. Tam jest potężny skok, Sylwester. Na szczęście można zejść bokiem. Ten skok jest chory, nie? Co? Yes. Masz szans, ale tu. No stąd. Daj spokój. Ogólnie ziomal mi powiedział, że on nie skoczył przede mną i ja mam pierwszy skoczyć. Are you Czy ją 50-50, albo przeżyjesz, albo nie. Trzeba dobrze trafić, żeby nie wpaść w kamienie. Bo jak wpadniesz, się tak. To jest mega wąskie. Nie mogę zmisować, bo jak zmisuję, to będzie dymtka. 3, 2, 1. It's close to the rock. To jest mega blisko do skały. Dobra, ja stąd nie skaczę jednak. Tyle od skały. A wiesz dlaczego? Karol trzymał GoPro i walnąłem w to GoPro i mi się jakby zaburzył balans. No okej, let's go! Bez obok kamienia! I see the rock with my back! Ale w sumie! To jest tak niebezpieczne, że to jest dla mnie przesada. Stary, ty mi dajesz to GoPro? Wiem, ciebie zniosło w bok! Prawie cię zabiłem! This is a warm-up! This is warm-up!
Słuchajcie, lecimy właśnie robić dla chłopaków niespodziankę, bo oni robią hardkorowe rzeczy. A jak już mowa o niespodziankach, to mamy dla was super kolejną niespodziankę. Już teraz na Kanal Plus Online jest dodatkowy odcinek i jutro będzie kolejny, więc koniecznie sprawdzajcie. Zakupowy haul! Tak jak mówiłyśmy i pokazałyśmy, mamy takie błyszczące ozdoby. Słuchajcie, wymyśleliście, że mamy tego jedną, max dwie sztuki. Nie, my kupiliśmy cały sklep. Truskawki i soczek, tort i świeczuszki. Mam oczywiście dla chłopaków również po koronie dla każdego, ponieważ są królami. Wow, so beautiful! Wow! Czekaj, bo tutaj się so pretty! Nie chcę tu być. Tutaj jest fajna zjeżdżalnia. To jest zjeżdżalnia dla ciebie. Ej, nie mów tak! O, tutaj chyba backflipek poleci, co? Ile to jest metrów? Kostek, skaczesz na nogi czy salto? Na nogi zrób. Nie, rób backflipa. Nie, może lepiej nie, jak przykręci to umrze. A jak trzeba będzie go wyłowić, to szach nie skacze. Perfekcyjnie skoczył. Ale jesteśmy boi dupy. Nie no, wszyscy są tu nieźle popierdzieleni. Ja chyba po prostu się dowiedziałem tego o sobie, że nie lubię skakać z wysokości. Ja też. Nie? Daj mi spokój. Cały czas idziemy tylko po kamieniach, dół rzeki. Każdy idzie po kolei, a zostały nam jeszcze 3 skoki po tych, z czego 2 są większe niż tamte. Trzymaj to, bo ja... Nie, strasznie wolno idziesz, Bartek. Trzymaj. Zupełnie jakbyś wchodził na wosaka, nie wiem o co. Bosi na tył. Gdybym był bez butów, to bym się popłakał. Ej, ale mam takie momenty raz na jakieś, nie wiem, 20 minut, że myślę sobie, zepnąłbym się do chaty. Ej, skok się chyba szykuje. Nie ma przejścia, jakby nie ma innej... Jesteśmy zmuszeni? Tak, nie ma innej opcji, musimy zeskoczyć. Musieliśmy spuścić cały sprzęt na linach, żeby po prostu go jakoś tutaj przetransportować, bo tutaj nie da się przejść już po skałach. Więc ja tu mam w jednej, tu są kamery. Wiesz, Kuba, wiesz? No i oczywiście trzeba było skoczyć, bo się inaczej nie dało. Jest totalny hardcore. To co my robimy, to jest jakiś nieprawdopodobny, to jest absurd kompletny. Szczególnie, że to nasi operatorzy muszą się zatrzymywać, pakować kamery za 40 tysięcy do worku, skakać z nimi, a później je wypakowywać. Wyobraźcie sobie, że zgłaszacie się do pracy jako operator youtubera i robicie coś takiego. Oni są królami. Kolejna rzecz, którą ja chciałem powiedzieć, jest taka, że my jakby nie jedliśmy nic od 7 rano. Psychicznie i fizycznie dostajemy taki pierdziel. To jest kryzys. Strasznie zimno. Nie chcę tu już być. Nie zdziwiłbym się, jakby na przykład ostatni wodospad trzeba by było wskoczyć do jeziora z krokodylami. Już nic mnie nie zaskoczy. Co teraz, panowie? Nie wiadomo, co jest przejście. Nie mam przejścia. Ja się patrzę na szefa i się pokazuję, on mówi tak. Tutaj stoimy, tam jest spadek, a tu jest lina. Okej, got it. Jest lina, nie wiemy co jest za nią, jak tam w ogóle przejść. Jedyne co, to jest your life. To jest mega surowe. Poczekaj. Jest tu mega silny prąd, który ściąga cię od razu na dół. Gdyby nie ta lina, już byłbym na dnie. Ale jest jakiś popierdzielony, to jest się dzieje. Przesada, za długo. Co tu się dzieje? Tu trzeba pojedynczo, bo tu się lina rwie. That is crazy, brother. Że jesteśmy w Afryce w buszu i idziemy z rzeką po linie w dół. Wow,
Naprawdę modlę się w sercu, żeby zaraz już był koniec, bo już nie daję rady. Mam taką małą załamkę, że już mi jest zimno, jestem głodny, zmęczony, nie chcę już skakać, chcę już naprawdę przetrwać. Idziesz jakimś strumykiem nad ogromną przepaścią w środku Afryki, jakby w każdej chwili możesz spaść i umrzeć. Zapamiętam to do końca swojego życia. No to prawda, totalnie, to jest wyprawa życia. Ja też już bym chciał, żeby naprawdę to mam dosyć, jakby czuję tak solidną anginę po tym wszystkim. Patrz, chłop na ten, co spadł. Ja się tak cieszę, że dalej jesteśmy wszyscy razem. Tak, że nikt jeszcze nie odpadł. To jest niesamowite, kocham was. Kocham was. Proszę. Też. Ja chcę już ciepło. Ja chcę kąpiel. Słuchajcie, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, a przeżyłem naprawdę wiele rzeczy w swoim życiu. Tego bym się nigdy nie spodziewał. Ej, mega dobrze to zrobiliśmy, kochani. Patrzcie, jak wygląda pięknie tutaj przestrzeń. Prowadzę was po tej imprezie. Zobaczcie, Hania tutaj wszczepiła piękne takie... O, ładne. Ej, i popatrzcie, jaki tutaj bufet owocki. Tutaj dla chłopków, tutaj dla chłopaków game over. Ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś przepowiedź. Jak coś, to my się naprawdę martwimy o nich. Kochani, game on! Tutaj dla chłopaków game on. Dobrze! Tak, czyli gra nadal trwa. Dobra, szykujemy ostatnie rzeczy i czekamy na chłopaków. Ogólnie to zaczyna się robić ciemno już. Ej, ja ogólnie przez to, że mamy te worki wodoodporne, nie wziąłem latarki, nie wziąłem powerbanka, nie wziąłem nic. Jak to przejść? Po prostu iść, paniaku. Let's go to South Africa, then shit. It will be fun, then shit. O nie gadaj, że tu jest kolejny skoczek duży, którego nie skoczę. Nie, tutaj nie będziemy skakać. Nie, no tu trzeba. Everyone does not need to jump. You can crawl in the crack. Oh, crack? In there. Yes. The crack, o, yeah. Ja chyba wolę skoczyć. Up. Yeah. Nie, yes. Ja wolę skoczyć, stary. Oni chcą iść tędy, jak nie chcą skakać. Wydaje mi się, że to będzie o wiele cięższe. Muszę się jakoś pocieszać, jako że nie wykonam żadnego z... 15-metrowych skoków. Największy do dzisiaj to były 3 metry. Tu jest 15 i muszę teraz zejść z skał. Chłopaki szykują się do skoku, a my będziemy schodzić w jeżdżalnią śmierci. Ja sobie tutaj stałem, kontemplowałem, myślałem trasę, jaką mamy do pokonania i chcę powiedzieć, że to jest równie hardkorowe. Jest tutaj bardzo wąsko od góry, jest bardzo stromo, możemy spaść. I płasko bardzo. Jest płasko, powiedz tak, przepraszam mama z góry za to, co robię, tak. Za to, że tu jestem. Myślałem, że będzie bezpiecznie, tak. I że po prostu będziemy sobie trochę skakać z paru metrowych tych, a nie, że będziemy walczyć o przetrwanie. 3 punkty kontaktu zawsze, czyli dupka i nogi i ręka. I idziemy jak krawy do przodu. Jak się poślizgniemy i spadniemy, lecimy tu, na tą półkę, która się znajduje tutaj, a później tam. W ogóle nie ma gripu na nogach. Jest bardzo gładko i trzeba się będzie zapierać o ścianę obok. Nie, ja mam dosyć. Nie mam słów, żeby opisać, co tu się dzieje. To jest chore, absurdalne. Ale szczerze, ja naprawdę już chcę po prostu przetrwać. A tam u góry jest akcja spuszczania sprzętu linami. Naprawdę bardzo mocno walczę ze sobą, żeby nie wyjść w taki stan takiego zrezygnowania. Walczymy o życie, stary. Gdzie musieli zeskoczyć do wody? Nie gadaj tak nawet, co tam nie ma miejsca. Nie ma miejsca, no i to chyba najwyższy nasz skok, jaki mieliśmy do tej pory. Ja pierdzielę, przestań mi się wymiotować. No, ja to mi się chce płakać ogólnie. Ogólnie to będzie przed nami chyba te 6 metrów obowiązkowe. I zaraz lecimy z szybkim backflipem w dół, trochę strasznym, przerażającym, a nas pewnie czeka jeszcze dobra połowa tyle drogi. Słuchajcie, to jest najwyższa wysokość, z jakiej kiedykolwiek będę skakał. 6 metrów. Nie mamy innego wyboru. Tam nie ma przejścia, musimy tu skoczyć. I jesteś... trzeba przełamać swój lęk. Tak. Ty też to będziesz musiał serweczku skoczyć. Dawaj Bartek, dawaj! Szybko! Stygnij co ty chcesz! I jedź! Dawaj na śladę Bartek! Nie poddawaj się! Ja też się mega bałem, stary! Po prostu musisz to zrobić! Będziesz z ciebie dumny, dawaj! To jest krzyżowa sytuacja, bo Bartek się mega boi, ale da radę. Widzimy się na dole. Weź głęboki wdech i lecisz!
napisał Kairen, że they gonna launch a rescue. Co to znaczy, wezmą pomoc, akcja ratunkowa. Akcja ratunkowa. Ale kogo? Bo ponieważ nadal nie zeszli z góry. Więc jakby to chodzi. Czyli Kairen wzywa akcję ratunkową. Tak. Oni wzywają akcję ratunkową, bo nikt nie strzeli jeszcze. Ej, mam łzy w oczach. Może być tak, że się po prostu zgubili na szlaku, albo jest ciemno i wracają, więc chill. Poczekajmy jeszcze chwilę, no nie? Ej, Boże, to jest jeszcze ostatni dzień, a jakby już jest mega późno. Chodzi o to, że jest na dworze jest już ciemno, a jakby oni nadal nie zeszli ze szlaku. Pamiętajcie, że jakby oni też mogli po prostu długo zająć, mogło im to długo zająć, bo robili content i tak dalej. Tak, ale moim zdaniem gość, który z nimi jest, powinien stwierdzić na zasadzie, chłopaki, robi się już późno, zawijamy. Skąd on w ogóle wie, że chłopaki nie zeszli na dół? Tutaj czeka na nich ciągle. Kairen ma z kierowcą kontakt i kierowca dał znać, że jeszcze nikogo nie ma przy busie, więc oni jeszcze nie dotarli do busa, a zobacz, jest ciemno. The idea is to come out the reserve before it's dark. So by 7 o'clock we were banking on that. The time's almost 8 p.m. and there's still no sign of them. So fingers crossed the guys are safe and nothing's happened to anybody, eh? Amazing. And the problem is there's no signal in the mountain, yeah. So we're phoning everyone's numbers and we can't get through to anybody. Okay. There's signal going down the mountain because I got signal going down. They're going down. Different way, I think. Oh, they are going different way? Or? Different way. Fuck, it's 8 o'clock, you know, it's late, eh? They should have come out by 6. That was the idea. Yeah, by 7. Correct. So, and it's 8, so they're 2 hours behind schedule, you know? They're launching a rescue unit, so as soon as we know, I'll give you feedback, maybe okay? Maybe we should drive there or something. Anything. No. We can just wait here. We can't go there because it's an hour away. So once we have feedback, we'll act accordingly, okay? Jody's got a satellite phone. So he said if there's any problem, he'll phone me through a satellite phone. We haven't received a phone call. So maybe it is someone might have just injured themselves, or maybe they're fucking around and taking content. Yeah, let's not think about the worst. Don't act out of emotion. I know it's very difficult. I'm also very concerned, okay? Very, very concerned. But they're in the hands of a good team, okay? Yeah. And there's a good team that's on the mountain. But they're also so stupid that they really jump from the big cliff. You need to calm down. No to jest ciężko tak mówić. Pamiętaj zawsze, nie przyciągaj swojej energii. Tak. Hania, myśl o tym, że jakby jest ten telefon satelitarny, jakby coś poważnego się stało, to by zadzwonili. Nic się nie stało, więc jest git. Have you guys, do you have numbers? Have you tried phoning everybody? Yeah, no signal. I just hope someone didn't do something stupid like backflip. The only thing that comes to my mind is Albo Karol, bo Karol też lubi robić się backflipy na takich miejscach. Czekanie w ciszy jest najgorsze, bo człowiek wtedy kreuje sobie w głowie wszystko. How's it? Any feedback that side? Raindrops, water. Wiemy tyle, że zaczął padać deszcz po prostu. It's raining. It's starting to rain. Now or before? No other information. Just now or before? Right now. Right now. Dopiero teraz, więc to też nie tak, że... Nie, tak. Tylko pytanie, na jakim odcinku drogi są, nie? Okay, sit down. Yeah, let's sit down. Ja pierdzielę. Dobra, złapali zasięg, czyli są nisko. Ja pierdzielę. Kochanie, co się stało? Dlaczego tak długo wam to zajmuje? No mieliśmy opóźnienie, ale wszystko jest w porządku, nic się nikomu się nie stało. Idziemy, wracamy już na parking. Przez co opóźnienie? Przez to, że bardzo długo szliśmy i bardzo ciężko było ze sprzętem iść. Później się zrobiło ciemno, zaczął padać deszcz, zgubiliśmy gajda. No ale idziemy, teraz już jest wszystko git. Psychicznie i fizycznie dostajemy taki spierdziel. Naprawdę modlę się w sercu, żeby zaraz już był koniec, bo już nie daję rady. Przesada, za dużo! Lecisz! Brawo! Czemu to ja się tak zachowuję? To jest masakra! Dlaczego? Nie rozumiem tego! Wow, przerażające! Najwyższy backflip, jakiego zrobiłem. 14 metrów, porąbane.
musimy szybko zawijać, to będzie strasznie zimno, a tam jest słońce na horyzoncie. Nie chcę wam nic mówić, ale jak siedzieliśmy tam, to ziomal mi powiedział, że jakby do parkingu jest 3 godziny. Nie. Tak, a godzina, żeby wyjść stąd z rzeki. Na operatorów do pracy. Trzech się z was się zwolniło. Nastał ten moment. Widać drogę. Jest! Yes, we can see the road. Yes! O Boże, panowie, naprawdę się cieszę, że to się zwolniło. Jesteśmy wszyscy razem, to jakby nie spodziewałem się, że tu będziemy stali wszyscy. Słuchajcie, oficjalnie najcięższa rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu robiłem, wymagająca psychicznie, fizycznie, odwaga, wszystko. Adrenalina, wszystko. Nie jakby... da się opisać tego słowami. Ja czuję teraz jakby nic. Nie wiem. Mimo, że przed nami jest jeszcze 5 km naprawdę ciężką trasą. Pod górę, patrzcie to. Nie mogę się doczekać i wiem, że na końcu czeka pizza. Idziemy iść 2 godziny. Good. You just walking around? No, we on standby for you guys. Ziomale nas szukali? Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka, że ci żeni ziomale nas szukali. Teraz mówimy, że wszystko jest w porządku. No i co? Fajnie, że jest ktoś. Nic się nie stało. Przez chwilkę było strasznie. Jest cywilizacja, mamy osoby, które są tutaj z nami dodatkowo. Nie zgubiliśmy się. Lecimy prosto. A ja wysłałem na grupie wiadomość pizza, błagam, Ola pizza. Bardzo się cieszymy, że żyjecie, że wszystko jest okej. Też się cieszymy, że żyjemy. Kocham cię, Bartuś, i jakby bezpiecznie, proszę cię. Tak jest, wracamy. Fajnie, babki już się może nie martwią. Tak jest. Jest! Słuchajcie, zrobiliśmy to, jest nasz bus. No, to się popłakał. Cywilizacja! Jedziemy do dziewczyn. Kto ma urodziny dzisiaj? Jessie! Dziękujemy, kochani. Pięknie przygotowane. Nie przeżyłem na tym wyjeździe czegoś takiego jak to. Postek powiedział, że ma dość. To był najbardziej hardkorowy jakby dzień mojego życia. Dzień w życiu. Tutaj kończymy naszą przygodę, ale tylko na YouTube. Pamiętajcie, że na Kanal Plus Online czekają na was jeszcze 2 ekskluzywne odcinki, w których będzie naprawdę się działo dużo fajnego. Oczywiście link macie w opisie. Ważne jest to, że wy kupując subskrypcję uzyskujecie dostęp nie tylko do ekskluzywnych odcinków Gen Z, ale także najlepszych seriali, hitów filmowych i koncertów. Mnóstwo potu, krwi i łez, byle on doleciał. Mamy to! Pa, pa. I może jutro się jeszcze coś pojawi.